Cześć, dzień dobry. Witam Cię serdecznie na tym kanale. Nazywam się Mateusz Ostręga, jestem dietetykiem i założycielem pierwszego w Polsce Keto Centrum. A dziś zapraszam Cię na bardzo wyczekiwaną drugą część rozmowy z profesor Grażyną Cichosz. W pierwszej części rozmowy, która podbiła Wasze serca, rozmawialiśmy o rzekomo zdrowych tłuszczach roślinnych, w trakcie której to rozmowy profesor Grażyna Cichosz pokazała, że nie do końca oleje roślinne są tym, co dzisiaj potrzebne jest nam do zdrowia. I dziś podejmujemy drugą stronę medalu, dziś podejmujemy rękawice w temacie rzekomo szkodliwych tłuszczów zwierzęcych. Tłuszcze zwierzęce są dziś oskarżane o niemal całe złotego świata, bo jak wiemy, tłuszcze właśnie pochodzenia zwierzęcego, cholesterol oraz mięso są przecież przyczyną każdej jednej choroby, jaką znamy, prawda? No może nie do końca. I właśnie o tym rozmawialiśmy dzisiaj z profesor Grażyną Cichosz, dlatego serdecznie zapraszam Cię na tą niezwykle fascynującą rozmowę. A jeżeli nie widziałeś jeszcze części pierwszej, to serdecznie zachęcam Cię, żeby wysłuchać jej może nawet zanim wysłuchasz części drugiej, ponieważ poniekąd te części dwie ze sobą się wiążą i warto wiedzieć, o czym rozmawialiśmy wcześniej, ponieważ w trakcie tej rozmowy nawiązujemy parokrotnie do poprzedniego wywiadu, także podlinkuję go gdzieś tutaj u góry, możesz sobie teraz do niego przejść. I zanim zaczniemy, wspomnę jeszcze tylko, że tym razem mieliśmy drobne problemy techniczne, przez co ten dźwięk nie jest idealny, ale na szczęście na jakości rozmowy się to nie odbija. No i mam nadzieję, że ta treść się mimo wszystko właśnie obroni, więc już teraz bez przedłużania zapraszam do oglądania i wysłuchania naszej rozmowy o rzekomo szkodliwych tłuszczach pochodzenia zwierzęcego. Dzień dobry pani profesor, witam serdecznie ponownie. Witam, miło mi bardzo. Bardzo się cieszę, że mamy okazję rozmawiać ponownie. Słuchacze domagali się kolejnej rozmowy, więc tym bardziej się cieszę, że dzisiaj porozmawiamy sobie znowu o, w cudzysłowie, kontrowersyjnym temacie, bo porozmawiamy o rzekomo niezdrowych tłuszczach zwierzęcych. No i o tym, czy masło jest dla nas tak naprawdę szkodliwe. I chciałbym zacząć od takiego pytania, no bo przyjęło się takie mówienie tak naprawdę w dietetyce, w świecie zdrowia o tym, że mamy tłuszcze jadalne podzielone na tłuszcze nasycone zwierzęce i nienasycone roślinne. A to chyba nie do końca jest prawda. To słuszna uwaga. Nie ma żadnych argumentów merytorycznych, które potwierdzałyby taką klasyfikację tłuszczów jadalnych. Przecież wszystkie tłuszcze jadalne zawierają kwasy tłuszczowe nasycone, jedno- i wielonienasycone, aczkolwiek w różnych proporcjach. Tłuszcze zwierzęce zawierają więcej nasyconych kwasów tłuszczowych, które są stabilne oksydacyjnie, natomiast tłuszcze roślinne z reguły, bo nie zawsze, zawierają więcej wielonienasyconych kwasów podatnych na utlenianie. W świetle tych faktów nie ma ani nasyconych tłuszczów zwierzęcych, ani nienasyconych tłuszczów roślinnych. W rozpowszechnianiu tych informacji na temat tak zwanych nasyconych tłuszczów zwierzęcych rzekomo miażdżycotwórczych największy udział mają środowiska medyczne i farmaceutyczne, zainteresowane sprzedażą leków na obniżanie poziomu cholesterolu, więc nie o brak wiedzy tu chodzi, a wyłącznie o koniunkturalizm. I ja posłużę się kilkoma przykładami. Malec i łój wołowy. Łój wołowy jest najbardziej stabilnym oksydacyjnie ze wszystkich tłuszczów jadalnych. Nie bez powodu nie będę o nim wspominać. Główny składnik tych tłuszczów to jest jedno nienasycony kwas olejnowy omega-9, który znany jest z dobroczynnego wpływu na nasze zdrowie. Kwas olejnowy obecny w oliwie z oliwek, obecny w oleju rzepakowym, intensyfikuje metabolizm cholesterolu, wpływa korzystnie na profil lipidowy. I w tym momencie pytanie, niby dlaczego ten sam kwas olejnowy obecny w tłuszczach zwierzęcych miałby nie działać tak samo w naszym organizmie. Jeżeli do 50% kwasu olejnowego, bo tyle stanowi on w składzie kwasów tłuszczowych w smalcu czy łoju wołowym, dodamy 10% kwasów wielonienasyconych, to okazuje się, że w tak zwanych nasyconych tłuszczach zwierzęcych kwasy tłuszczowe nasycone stanowią 40%, czyli mniej niż połowę. I przykład z drugiej strony medalu. Olej kokosowy zawiera 90 do 95% nasyconych kwasów tłuszczowych,
dzięki czemu jest najbardziej stabilnym oksydacyjnie tłuszczem roślinnym. Połowę z tych kwasów stanowi kwas laurynowy, bardzo korzystny dla naszego zdrowia. Ale pytanie, czy przy tak dużej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych olej palmowy jest na pewno nienasyconym tłuszczem roślinnym? Podział na rzekomo miażdżycotwórcze nasycone tłuszcze zwierzęce oraz rzekomo zdrowe nienasycone tłuszcze roślinne wykorzystywano i wykorzystuje się nadal w agresywnej reklamie, która ma na celu pranie mózgu. Co gorsza, tę kłamliwą narrację wciąż przekazują środowiska medyczne, a najlepszym tego przykładem jest tłuszcz mlekowy. Masło stanowi produkt konkurencyjny dla margaryn. W związku z tym przez ponad 40 lat było dyskredytowane na wszystkie możliwe sposoby, przy każdej okazji, niestety nie tylko w reklamach, ale także na sympozjach naukowych sponsorowanych przez producentów margarin. Prawdą jest, że masło zawiera dużo kwasów nasyconych, 60 do 65%. Zależy od pory roku i sposobu żywienia zwierząt. Warto jednak przyjąć do wiadomości, że 20% wszystkich nasyconych kwasów tłuszczowych w maśle stanowią kwasy krótko- i średnio łańcuchowe. Jest to unikalny składnik tłuszczu i mleka przeżuwaczy, który stanowi darmowe lekarstwo dla przewodu pokarmowego, a konkretnie dla jelita cienkiego. Niestety wiedza na ten temat jest znikoma. Przekonałam się o tym kilkakrotnie przy okazji recenzji moich i profesor Hanny Czeczot publikacji. A przecież recenzje wykonują profesjonaliści z tytułami naukowymi. Okej, pani profesor, to przechodząc dalej, jeżeli mówimy o kwasach tłuszczowych nasyconych, ale przede wszystkim tych krótko- i średniołańcuchowych, ale też o wszystkich kwasach tłuszczowych nasyconych, to jakie funkcje biologiczne one pełnią w naszym organizmie? Bardzo liczne i bardzo ważne, dlatego nie mogę mówić o wszystkich naraz. Na razie kontynuujemy krótko- i średniołańcuchowe. Są szczególnie istotne dla funkcjonowania przewodu pokarmowego, a tym samym dla układu immunologicznego. Więc jedna z ważniejszych ich funkcji to jest indukcja wzrostu, dojrzewania oraz różnicowania komórek na błonkach w przewodzie pokarmowym. I druga z ważniejszych, najważniejszych funkcji to jest ograniczenie syntezy cholesterolu endogennego i trójglicerydów w komórkach wątrobych. W regulacji profilu lipidowego krótko- i średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe są bardziej skuteczne niż kwasy nienasycone pochodzące z olejów. Poprzez ograniczanie syntezy trójglicerydów zmniejszają ryzyko otyłości, cukrzycy typu drugiego i wszystkich metabolicznych związanych z tym zaburzeń. Są wchłaniane bez udziału kwasów tłuszczowych i równie szybko jak glukoza przenikają do krwi. Ponieważ zwiększają stopień jonizacji związków mineralnych i pierwiastków śladowych, tym samym zwiększają ich biodostępność. Część krótko- i średniołańcuchowych kwasów trafia do mitochondriów w procesie beta-oksydacji. Przekształcane są w mitochondriach do energii w postaci adenozynotrójfosforanu ATP. Ta energia wykorzystywana jest do działania na błonka jelitowego, do podtrzymywania stałej temperatury ciała, a także funkcjonowania narządów wewnętrznych jak serce, wątroba, nerki, płytki krwi. O ich wartości energetycznej i znaczeniu dla metabolizmu świadczy fakt, że dziko żyjące ptaki przed odlotem do ciepłych krajów kumulują krótko- i średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe jako najlepsze, najwydajniejsze i najłatwiej dostępne źródło energii. Poza tym krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe to jest octowy, propionowy, masłowy, walerianowy oraz izowalerianowy regulują wchłanianie wody i elektrolitów w jelicie cienkim, czyli wpływają na pasaż jelitowy. Szczególne prozdrowotne działanie między innymi udokumentowane w licznych badaniach na zwierzętach, ale także w badaniach klinicznych. Działanie antykancerogenne wykazuje kwas masłowy. Maślan hamuje wzrost licznych patogenów jak Escherichia coli, C.
Salmonella, Shigella czy Campylobacter, który jest najczęstszą przyczyną hospitalizacji po zatruciach pokarmowych. Ponadto kwas masłowy hamuje mediatory stanu zapalnego, obniża stężenie cytokin prozapalnych. W badaniach na zwierzętach wykazano, że kwas masłowy stymuluje wydłużenie kosmyków w jelicie cienkim. Ponadto wpływa na głębokość krypt, to są te przestrzenie u nasady kosmyków jelitowych w jelicie ślepym. To oznacza, że zwiększa wchłanialność składników odżywczych. Natomiast w badaniach klinicznych na wcześniakach zagrożonych martwiczym zapaleniem jelita, co stanowi ogromne ryzyko śmierci tych malusków, wykazano przydatność kolostrum mleka krowiego. Kolostrum mleka krowiego zawiera wszystkie te same składniki, które są obecne w tłuszczu mlekowym, przy czym te najcenniejsze występują w ilościach 6-10-krotnie większych. Poza tym kolostrum jest bardzo dobrym źródłem immunoglobulin, głównie klasy G i M. Wszystkie te immunoglobuliny, mimo iż wytwarzane w organizmie zwierzęcia, aktywne są również w organizmie człowieka. I teraz kilka słów o kolostrum. Jako że mamy pandemię wirusów wszelakich, szpitale dziecięce są obłożone dzieciakami, więc warto o odporność zadbać. Wyjątkowy potencjał przeciwbakteryjny immunomodulacyjny kolostrum wynika z wysokiej zawartości immunoglobulin, z obecności również innych białek, które podobnie jak immunoglobuliny działają przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo, co więcej neutralizują toksyny bakteryjne. I teraz pewno zastanawiacie się Państwo, jakim cudem to działa. No to jest właśnie cud natury. W sytuacji, kiedy do naszego przewodu pokarmowego trafiają biologicznie aktywne białka serwatkowe, to są te same białka, które w kolostrum występują w trochę innych proporcjach, wówczas w odpowiedzi na to w śluzówce jelita wytwarzane są antyproteazy, które zabezpieczają te najcenniejsze białka przed procesem trawienia. Dlatego dzięki antyproteazom, które są wytwarzane w śluzówce jelita, ale też są obecne w kolostrum, wszystkie te składniki są aktywne w organizmie, stąd skuteczność kolostrum w leczeniu martwiczego zapalenia jelit u wcześniaków. To jeszcze nie wszystkie pozytywy kolostrum. Oprócz białek, o których była mowa, w kolostrum występują różne czynniki wzrostu. Insulinozależny czynnik wzrostu, transformujący, epidermalny, które wpływają na różnicowanie komórek nabłonka przewodu pokarmowego, a tym samym na jego rozwój. Główną rolę w przypadku martwiczego zapalenia jelit właśnie te czynniki wzrostu odgrywają. Jednak u osób, które są podejrzewane o chorobę nowotworową albo walczą z nowotworem, z powodu tych czynników wzrostu stosowanie kolostrum jest co najmniej niewskazane, bo nikt nie wie, jak będą działały na komórki nowotworowe. To znaczy, są już badania, w których wykazano, że epidermalny czynnik wzrostu stymuluje wzrost nowotworów w przewodzie pokarmowym. Natomiast u wcześniaków miara bydlęca, czyli to kolostrum, jest bardziej skuteczna w stymulowaniu odporności jelit, w stymulowaniu funkcji trawiennych niż mleko ludzkie pozyskiwane od dawczyń. Jak widać, tłuszcz mlekowy, ale także kolostrum należy traktować jako nutraceutyk. Jest to żywność, która leczy. Warto zapamiętać, że te funkcje lecznicze pełnią składniki przyjmowane z dietą. Nasycone krótko- i średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, te, które przyjmujemy z dietą w postaci masła, masła klarowanego, śmietany, śmietanki czy kolostrum, zawsze są wykorzystywane w jelicie cienkim. One nie docierają do jelita grubego. Natomiast krótkołańcuchowe kwasy, te, które są obecne w jelicie grubym, nie pochodzą z diety. One są wytwarzane przez mikroflorę jelitową, najczęściej z błonnika, ale też mogą powstawać z wielu innych substratów. Tłuszcz mlekowy z całą pewnością nie jest szkodliwy dla konsumentów. Jeżeli jest szkodliwy, to wyłącznie dla biznesu farmaceutycznego. W
Prawdopodobnie niskie spożycie tłuszczu mlekowego przy dużym spożyciu utlenionych olejów i margaryn, które działają prozapalnie, jest jedną z przyczyn zespołu SIBO, a także choroby leśniowskiego Crohna. Dowodem na to jest kilkunastu moich studentów, którzy przyznali się, że borykają się z problemem choroby leśniowskiego Crohna, a ponieważ byli to studenci dietetyki z Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie i studenci nauki o żywności z Uniwersytetu Olsztyńskiego, więc bez problemu zmienili sobie dietę. No nie ukrywam, że trochę im w tym pomogłam. Wszystkie te osoby bez wyjątku byli to studenci pracujący w restauracjach i gastronomii, gdzie codziennie konsumowali dania smażone na rzekomo zdrowych olejach. Punktem wyjścia do terapii w przypadku wszystkich tych osób była rezygnacja z posiłków w zakładzie pracy. Śmieli się, że w restauracji jedzą jogurt bałkański, serek ziarnisty, jogurty greckie typu greckiego i rezygnują z darmowych, jakby nie było, posiłków u pracodawcy. Ale warto było, bo w ciągu 3-6 miesięcy wyleczyli się z choroby leśniowskiego Crohna. To skoro tutaj dieta tak ma ogromne znaczenie w tej chorobie, no to chyba możemy mówić, że można stosować jej w przypadku dietoterapię, prawda? Oczywiście, że tak. No to według... W przypadku wszystkich studentów standardowe leczenie antybiotykami, które jak wiadomo osłabiają odporność i rujnują mikrobiotę jelitową, ale skutkowało niczym gaszenie pożaru poprzez dolewanie oliwy czy benzyny do ognia. Czy wycinanie chorych fragmentów jelita można definiować jako leczenie, czy raczej okaleczanie pacjenta? Niech każdy sobie sam odpowie na to pytanie. Pierwszy student, który przyznał się do swoich problemów, pracował w restauracji w Bydgoszczy i był po 5 operacjach. Lekarze z Akademii Ówczesnej Medycznej Bydgoskiej kierowali go do warszawskiej, a warszawska z powrotem do bydgoskiej. No i miał fart, że trafił na egzamin do mnie i wyleczył się bardzo szybko. Więc dietoterapia to klasyczne leczenie przyczynowe. Pierwszy warunek, eliminacja czynników prozapalnych. Drugi warunek, dieta o działaniu przeciwzapalnym i wspomaganie się suplementacją, nie tylko probiotykami. Ta suplementacja może nawet nie jest konieczna, ale z całą pewnością przyspiesza proces leczenia choroby leśniowskiego Crohna. Składniki diety o działaniu prozapalnym, no znane już wcześniejszej naszej rozmowy, rzekomo zdrowe oleje roślinne i margaryny. Żywność wygodna, która zawiera utlenione oleje, czyli fast food, chipsy, słodycze, zwłaszcza te, które zawierają krem, czyli batony, gotowe ciasta. Również dania obiadowe smażone na olejach, sałatki, surówki, które zawierają konserwanty, to wszystko działa prozapalnie. Potrawy grillowane, wędzone, smażone na czas dietoterapii należy całkowicie z diety wyeliminować, podobnie jak ciężkostrawne białka roślinne, które zawierają liczne czynniki antyżywieniowe z inhibitorami enzymów trawiennych na czele. Prozapalnie działają niesteroidowe leki przeciwzapalne. To prawda, producenci w ulotkach o tym nie informują, ale zastrzegają, że należy je stosować przez ograniczony czas. Więc jeżeli włączymy szare komórki, to się domyślimy, dlaczego ograniczony czas. I jest jeszcze jeden warunek, bodajże najtrudniejszy do spełnienia. Mianowicie sól kuchenna jodowana jodanem potasu. Jodan potasu w obecności żelaza działa prooksydacyjnie. A przecież żelazo obecne jest nie tylko w mięsie, obecne jest we wszystkich produktach roślinnych. Co więcej, w daniach dla osób stosujących dietę wege, w produktach dla najmłodszych dzieci stosuje się powszechnie fortyfikację, czyli wzbogacanie żelazem, co zwiększa ryzyko interakcji z jodanem, który jest obecny w soli kuchennej. Jodan zwiększa ryzyko stanów zapalnych przewodu pokarmowego, zwiększa ryzyko autoimmunologicznych chorób tarczycy, niestety również nowotworów, nie tylko nowotworów tarczycy, ale także piersi, płuc czy żołądka.
To w takim razie, bo jako że sól z jodkiem potasu jest chyba niedostępna na polskim rynku, z tego co sprawdzałem, to polecamy sól niejodowaną, prawda? Po prostu. Dokładnie. Jeżeli nie uda się kupić soli z jodkiem, chociaż dwaj producenci z 6 zakładów produkujących w Polsce mają w swojej ofercie sól z jodkiem. Więc w tej sytuacji należy szukać soli niejodowanej w ogóle. Jest to lepsze rozwiązanie niż joda. Okej. To wiemy już, czego nie robić, a w takim razie co będzie podstawą diety o działaniu przeciwzapalnym, która tutaj się idealnie sprawdzi? Oczywiście świeża, oczywiście biologicznie aktywna, oczywiście nieprzetworzona żywność. Więc po pierwsze należy zwiększyć spożycie białka. Białko, podobnie jak fosfolipidy, jest niezbędne do regeneracji oraz uszczelnienia chorego jelita. Zgodne z zaleceniami spożycie na poziomie 0,8 g na kilogram właściwej masy ciała przy równoważnym spożyciu białek roślinnych i zwierzęcych nie pokrywa potrzeb metabolicznych organizmu. Informacje na ten temat są w moich i profesor Czeczot publikacjach. Drugi warunek, zbilansowane spożycie wapnia. Ponieważ wapń wytrąca kwasy tłuszczowe i żółciowe, działające drażniąco na śluzówkę jelita, wapń przy okazji zapobiega nadciśnieniu, a o tym, że najlepszym źródłem biodostępnego wapnia są fermentowane produkty mleczarskie, nie muszę przypominać. Kolejny warunek, czyli optymalne proporcje kwasów omega-6 do omega-3 związane jest z eliminacją tłuszczów roślinnych z diety. Wystarczające ilości kwasów omega-6 obecne są w żywności pochodzenia zwierzęcego. Natomiast źródłem najzdrowszych, czyli długołańcuchowych, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3, które nie wymagają żadnych przekształceń w naszym organizmie, są tłuszcze ryb i ssaków morskich. Działanie prozapalne oleju lnianego jest skuteczne, tylko warto zauważyć, że efekt metaboliczny przy spożyciu 2 łyżek oleju lnianego jest taki sam, jak przy spożyciu 1 g tranu, a różnica w kaloryczności około 20-krotna. Nie tylko przy stanach zapalnych jelita, ale zawsze, dla każdego, w każdej sytuacji najzdrowszym tłuszczem jest tłuszcz mlekowy. Masło klarowane do smażenia, śmietana, śmietanka, maślanka. Wszystkie te produkty działają przeciwzapalnie, immunomodulacyjnie, a nawet antykancerogennie. W regeneracji nabłonka jelit bezcenne są krótkośrednio łańcuchowe kwasy tłuszczowe, o których już była mowa, fosfolipidy oraz antyoksydanty lipofilne, zwłaszcza skoniugowany kwas linolowy. Jest to naturalny izomer trans, unikalny składnik tłuszczu i mleka przeżuwaczy. Wykazuje on wysoką aktywność antyoksydacyjną, stukrotnie większą niż alfa-tokoferol, to jest najbardziej aktywna forma witaminy E. Aktywność antyoksydacyjną podobną jak syntetyczne antyoksydanty, butylohydroksyanizol czy toluen, dzięki czemu jest bardzo skuteczny w zapobieganiu stanom zapalnym w organizmie. Co ważniejsze, TLA działa antymutagennie i antykancerogennie, u zwierząt z indukowanymi chemicznie nowotworami potwierdzono jego przeciwnowotworowe działanie w przypadku nowotworów kury, sutka, żołądka i okrężnicy. To antynowotworowe działanie jest wynikiem wysokiej aktywności antyoksydacyjnej i jednocześnie immunomodulacji poprzez aktywację limfocytów i makrofagów. TLA jest jedynym składnikiem diety, który działa antykancerogennie na każdym etapie transformacji nowotworowej. I teraz proszę nie podpadać z krzeseł. TLA, zgodnie z prawem żywnościowym, jest utożsamiany ze sztucznymi, czyli przemysłowymi izomerami trans. Można to sprawdzić w e-bazie izomerów trans na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i jeżeli nie jest to szczytem hipokryzji, to ja nie wiem, jak to nazwać. Unikalne składniki
O prozdrowotnym działaniu zawiera także otoczka z kuleczki tłuszczowej. Są to fosfolipidy i białka. Na temat fosfolipidów jest publikacja, polecam. Najcenniejszym ich składnikiem są lipidy eterowe. Jest to unikalny składnik obecny tylko w tłuszczu zimnowodnych, czyli głębinowych ryb i ssaków morskich, w tłuszczu mlekowym i w mleku kobiecym. Nigdzie indziej ich nie znajdziemy. Lipidy eterowe aktywują makrofagi, które poprzez tą aktywację stają się zdolne do identyfikacji komórek nowotworowych. Jednocześnie lipidy eterowe stymulują fagocytozę i apoptozę komórek nowotworowych. Białka otoczki kuleczki tłuszczowej jest ich kilkanaście. Wszystkie są biologicznie aktywne, działają immunomodulująco i neuroprotekcyjnie. Dla układu odpornościowego szczególnie istotne są koroniny i butyrofiliny, które aktywują makrofagi, neutrofile, leukocyty we wszelkiego rodzaju zakażeniach bakteryjnych, wirusowych, a nawet w schorzeniach uwarunkowanych genetycznie. Jak widać, unikalne składniki tłuszczu mlekowego, czyli krótkośrednio-łańcuchowe kwasy, CLA, lipidy eterowe, działają wielokierunkowo. Zapobiegają stanom zapalnym, stymulują układ odpornościowy, działają antynowotworowo. Jednocześnie, o czym zresztą już była mowa, zapobiegają hipertrójglicerydemii i hipercholesterolemii, co zmniejsza ryzyko otyłości i cukrzycy. Nie ulega wątpliwości, że są one lekarstwem dla układu pokarmowego. Niestety, skutkiem wysokowydajnych technologii jest kilkukrotny spadek zawartości antyoksydantów w żywności i z tego powodu, mimo wszystkich zalet tłuszczu mlekowego, należy rozważyć stosowanie suplementów. Nie tylko w przypadku choroby leśniowskiego Crohna, ale również w przypadku zagrożeń różnymi wirusami. W tym momencie, zanim zacznę mówić o suplementach, krótka informacja. Nie współpracuję i nie pobieram honorarium od producenta któregokolwiek z suplementów. Krótko mówiąc, jestem lobbystką, a konflikt interesów jest w moim przypadku całkowicie wykluczony. Biomarine. Jest to tram najdroższy z dostępnych na rynku, ale też najcenniejszy. Żadne trany z łososia, z dorsza, z alg nie zawierają lipidów eterowych, o których już wspominałam. Dzięki wysokiej zawartości lipidów eterowych, 20-40 razy większe w porównaniu do kolostrum i do tłuszczu kolostrum i do tłuszczu mlekowego. Dzięki temu są bardzo skuteczne w działaniu przeciwzapalnym, immunomodulacyjnym i antykancerogennym. W Japonii u osób z sepsą leczenie polega na podawaniu dużych dawek preparatu Biomarina. Dzięki temu z pięciu chorych czterech przeżywa. W Polsce natomiast, zgodnie ze standardami medycznymi, leczenie sepsy polega na serwowaniu antybiotyków. Skuteczność jest dokładnie odwrotna do preparatu Biomaliny. Z pięciu chorych, czterech umiera. Co gorsza, lekarze mają zakaz stosowania różnych preparatów, bo nie tylko Biomaliny, wspomagających zdrowie, bo obowiązują ich procedury medyczne. I podam konkretny przykład. W jednym ze szpitali dziecięcych w Warszawie kilka lat temu nefrolog ratował życie trójki dzieci. Podał duże dawki preparatu Biomarinę, dwójka z trójki przeżyła. W nagrodę pan doktor został pozbawiony prawa wykonywania zawodu. Dlaczego? Bo złamał procedury medyczne. Z tego wynika, że lekarze, których studia i których całkowite honoraria opłacamy z naszych podatków, nie mogą zgodnie z własną wiedzą, z własnym sumieniem, z przysięgą Hipokratesa leczyć pacjentów, mają działać jak dilerzy. I podam jeszcze jeden przykład. Kolostrum. Firma Proszki Mleczne z Nakła nad Notecią
ma w swojej ofercie również kolostrum od immunizowanych krów. Krowy dostają w zastrzykach różne patogeny, w odpowiedzi na to wytwarzają najróżniejsze przeciwciała. W kolostrum od immunizowanych zwierząt poziom immunoglobulin jest zdecydowanie większy i ich różnorodność również. I w apogeum pandemii firma nieodpłatnie chciała przekazać kilkaset kilogramów liofilizowanego kolostrum do domów opieki, do domów pomocy społecznej, do DPS-ów. We wszystkich przypadkach nadzór medyczny, bo takowy jest w każdym domu pomocy społecznej, odmówił. Muszę przyznać, że byłam zszokowana, bo fakt, że kolostrum jest produktem naturalnym, no raczej nie budzi wątpliwości. Liofilizowane kolostrum zachowuje 100% swojej aktywności. Mało tego, kolostrum ma przeprowadzone badania kliniczne. Co prawda te badania dotyczyły wcześniaków z martwiczym zapaleniem jelit, ale skoro pomagały wcześniakom, to jakim cudem mogły zaszkodzić staruszkom? I muszę przyznać, że długo nie wiedziałam, o co w tym wszystkim chodzi, dopóki nasz resort zdrowia nie pochwalił się sukcesami w walce z pandemią. 200 tysięcy ponadmiarowych zgonów, uwaga, razy w przybliżeniu 2000 emerytury miesięcznie daje 4 miliardy oszczędności na funduszach emerytalnych. I to pozostawiam bez komentarza. Czy warto stosować preparaty probiotyczne? Tak. Nie tylko u chorych z chorobą leśniowskiego Crohna, u których jest to koniecznością. Zgodnie z prawem żywnościowym, w żywności dopuszczalne są pozostałości antybiotyków, pozostałości sulfonamidów, pozostałości niesteroidowych leków przeciwzapalnych stosowanych w leczeniu zwierząt. Do pasz dla drobiu dodawane są antybiotyki. Kwestia hormonów jest niewyjaśniona. Przepisy unijne formalnie zabraniają stosowania hormonów. To nie znaczy, że nie są stosowane. Dlatego nasza odporność jest kiepska, czego dowodem są sukcesy w leczeniu z COVID-19. Zawsze terapię probiotykami należy zacząć od wieloszczepowego zestawu bakterii, które zrobią porządek w przewodzie pokarmowym. I w drugim etapie należy zastosować probiotyczny preparat Dicoflor, który zawiera jeden szczep. Szczep Lactobacillus rhamnosus GG kolonizuje wszystkie śluzówki w naszym organizmie, od nosogardzieli, poczynając na układzie moczowo-płciowym, kończąc. W przewodzie pokarmowym generujemy 70% odporności. Jeżeli skolonizujemy tym szczepem Lactobacillus rhamnosus pozostałe śluzówki, to zyskujemy kolejne 30% odporności. W miarę możliwości, jako źródło probiotyków, można i należy stosować kiszonki. Sok z kiszonych ogórków, kiszonej kapusty, tudzież kiszone warzywa, fermentowany sok z buraka ćwikłowego. Zawierają po kilkaset różnych szczepów bakterii mlekowych i propionowych. Metabolity tych bakterii, czyli kwas octowy i kwas mlekowy, działają synergicznie, to są metabolity bakterii mlekowych. W przypadku bakterii propionowych mamy kwas octowy i propionowy. Liczne bakteriocyny, najprawdopodobniej te naturalne probiotyki i prebiotyki zarazem, są skuteczniejsze od preparatów probiotycznych farmaceutycznych, jednak u chorych z chorobą leśniowskiego Crohna stosowanie farmaceutycznych preparatów jest co najmniej wskazane. Pani profesor, tak w odniesieniu do tego punktu odnośnie zwiększonego spożycia białka, chciałem dopytać, o jakie konkretnie białka chodzi, czyli jakie najlepiej spożywać w przypadku właśnie choroby Crohna? Oczywiście pełnowartościowe białka zwierzęce z przewagą lekkostrawnych białek jaj i mleka. Białka jaj i mleka działają bakteriobójczo, bakteriostatycznie, antywirusowo. W przypadku schorzeń przewodu pokarmowego mleko jako takie należy z diety wyeliminować. Zwiększa ryzyko biegunki. Wskazane są natomiast produkty fermentowane, czyli wszelkiego rodzaju jogurty, twarogi, krajanka czy klinki, serki ziarniste,
cenne dla zdrowia będą produkowane z białek serwatkowych, serki rykowca, kapi, caprecio. To prawda, zawierają one zdenaturowane białka serwatkowe, jednak z tych zdenaturowanych białek powstają bioaktywne peptydy. Niekiedy o aktywności biologicznej większej niż białko, z którego powstają. Natomiast źródłem natywnych, niezdenaturowanych białek są ich koncentraty oraz kolostrum. Kolostrum jest liofilizowane i zachowuje swoją aktywność. Zarówno białka mleka, jak też powstające z nich peptydy zapobiegają infekcjom przewodu powokarmowego, działają synergicznie, działają pleiotropowo. Ich działanie jest wielokierunkowe, polega na wiązaniu żelaza, na destrukcji ściany komórkowej patogenów, na inhibicji enzymów i toksyn bakteryjnych i wreszcie na hamowaniu adhezji bakterii patogennych do błony śluzowej żołądka, tu szczególnie istotna jest laktoferyna i glikomakropeptyd, a także do ścianki śluzowej jelita, gdzie aktywna jest beta-laktoglobulina, alfa-albumina, peptydy. Oczywiście zwiększona podaż białek mleka skutkuje większą liczebnością bifidobakterium, o których dobroczynnym działaniu na przewód pokarmowy na pewno Państwo dużo wiecie. Co do białek obecnych w jajach. Praktycznie wszystkie białka, które są obecne we frakcji białka, nie we frakcji żółtka, tylko we frakcji białka jaja, działają bakteriobójczo i bakteriostatycznie. Lizowym. Najważniejsze z tych białek jest termostabilny, więc również w produktach, w których są obecne jaja, ten lizowym działa. Inne mechanizmy działania białek jaj to jest inhibicja bakteryjnych proteaz. To uniemożliwia namnażanie się patogenów. Kolejna zaleta, zdolność do chelatowania jonów miedzi i żelaza, które działają prooksydacyjnie, prozapalnie. Jedno z cenniejszych białek, cystatyna, które poprzez inhibicję proteina cysteinowych działa antynowotworowo. Lekko strawne jaja, najzdrowsze są gotowane na miękko, można jeść 2, a nawet 3 razy dziennie. W żółtkach jaj, ale także w wątrobie, wątróbce, śmietanie, śmietance czy maślance obecne są cenne dla zdrowia fosfolipidy, które również działają leczniczo przy stanach zapalnych jelita. Co do mięsa, to powinno być stosowane świeże, niemrożone, najlepiej ekologiczne, nie wiem tylko gdzie takowe kupić. Więc jeżeli chodzi o mięso, odpada smażenie, o czym już wspominałam. Wskazane jest gotowanie, ewentualnie pieczenie, oczywiście nie w folii, a w żaroodpornym naczyniu. Warto również przy stanach zapalnych jelita spożywać świeże, nieprzetworzone mięso, albowiem w badaniu na szczurach wykazano, że liczebność patogenów podejrzewanych o udział w powstawaniu raka okrężnicy, czyli liczebność fuzobakterium, przy karmieniu zwierząt białkiem wołowiny, wieprzowiny i ryb była znacznie obniżona. Więc dietoterapia polegająca na eliminacji czynników prozapalnych, na stosowaniu biologicznie aktywnej żywności i wspomaganiu się kilkoma suplementami, skutkuje wyleczeniem się z choroby leśniowskiego Crohna w ciągu 3 do 6 miesięcy. Coś wspaniałego. Materiał o tłuszczach nasyconych, ale mamy tak naprawdę gotowy protokół też dla osób z chorobą leśniowskiego Crohna, więc fenomenalnie. Natomiast chciałem wrócić do naszego głównego tematu, do tłuszczów może nie nasyconych, tłuszczów zwierzęcych raczej. I wyłapałem właśnie, jak mówiła pani profesor, o zaletach między innymi kwasów tłuszczowych nasyconych, to było tam wymienione między innymi działanie przeciwmiażdżycowe, przeciwzapalne, przeciwmiażdżycowe. No a przecież wszyscy doskonale wiemy, prawda, wiemy, że długołańcuchowe kwasy tłuszczowe nasycone no utożsamiane są z miażdżycą i z tym, że ją powodują. Więc pytanie, czy one rzeczywiście w tym kontekście nie stanowią zagrożenia dla naszego zdrowia? Oczywiście, że nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Wszystko jest dokładnie odwrotnie, jak pan wyszczególnił. Nasycone kwasy tłuszczowe nie zawierają wiązań nienasyconych, więc nie mogą się utleniać. Skoro się nie mogą utleniać, to nie mogą powodować stanów zapalnych. Ani nasycone kwasy tłuszczowe,
obecne w tłuszczach jadalnych, bo przecież nie tylko w zwierzęcych, ani tym bardziej długołańcuchowe nasycone kwasy nie mają nic wspólnego z generowaniem stanów zapalnych. Twierdzenie, że są one przyczyną miażdżycy, jest całkowicie bezpodstawne. W odróżnieniu od olejów roślinnych tłuszcze zwierzęce są stabilne oksydacyjnie, co wynika z jednej strony z wysokiej zawartości kwasów nasyconych, ale też z obecności antyoksydantów lipofilnych, czyli antyoksydantów rozpuszczalnych w tłuszczach. Najlepszym źródłem tych antyoksydantów w diecie człowieka jest tłuszcz mlekowy, a jeszcze lepszym tłuszcz z kolostrum, tak zwane masło ghee. Oprócz CLA, o którym już była mowa, w tłuszczu mlekowym obecne są liczne antyoksydanty, takie jak karotenoidy, witamina A, witamina E w postaci alfa-tokoferolu, tej najbardziej aktywnej formy, witamina D3, witamina K2, fosfolipidy, składnik otoczki kuleczki tłuszczowej i wreszcie koenzym Q10. Zawartość tych antyoksydantów w dużym stopniu zależy od sposobu żywienia zwierząt i zawsze jest wyższa w przypadku żywienia zwierząt zielonką pastwiskową, a nie w przypadku całorocznej monodiety TMR. Mimo iż występują w niewielkich ilościach, to antyoksydanty są skuteczne w hamowaniu wolnorodnikowych reakcji zarówno w produktach mleczarskich, jak też w organizmie człowieka. Ta skuteczność jest wynikiem wysokiej termostabilności. Antyoksydanty lipofilne pozostają aktywne również w produktach poddanych obróbce UHT. Dzięki działaniom synergicznym między antyoksydantami lipofilnymi, a także między lipofilnymi i hydrofilnymi. I wreszcie dzięki działaniom pleiotropowym, czyli wielokierunkowym, na różne szlaki metaboliczne. Dowodem skuteczności antyoksydantów lipofilnych jest brak utlenionego cholesterolu, czyli oksysterolu, w maśle czy maśle klarowanym po ich obróbce termicznej. Wracając więc do długołańcuchowych kwasów tłuszczowych, rozumiem, że nie są one zagrożeniem dla naszego zdrowia. Oczywiście. Ani nasycone kwasy tłuszczowe, ani nasycone, tak zwane nasycone tłuszcze zwierzęce, nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia, a wręcz przeciwnie. Wykopałam archaiczne badania opublikowane w 1983 roku. W badaniu na szczurach z indukowanymi nowotworami wykazano, że tłuszcze zwierzęce i olej kokosowy, prawie same kwasy nasycone, działają antynowotworowo. Zwierzęta z nowotworami, które otrzymywały w diecie tłuszcze zwierzęce i olej kokosowy, zdrowiały w ciągu 2-3 miesięcy. Powoli guzy nowotworowe malały, po czym znikały. Natomiast oleje w diecie tych zwierząt przyspieszały rozwój raka. W drugim etapie badań nie indukowano nowotworów u zwierząt, tylko karmiono je tłuszczami nasyconymi i tłuszczami nienasyconymi. I najbardziej rakotwórczy, niezależnie od stosowanej dawki w diecie, okazał się olej słonecznikowy. Wspominam z poprzedniej rozmowy proporcje kwasów omega-6 do omega-3, 150 do 1 działanie prozapalne. Więc antyoksydanty, które są obecne w tłuszczach zwierzęcych, zapobiegają powstawaniu stanów zapalnych, zapobiegają powstawaniu blaszki miażdżycowej. Natomiast hipercholesterolemii zapobiegają krótko-średnio łańcuchowe nasycone kwasy tłuszczowe, które ograniczają syntezę cholesterolu endogennego oraz trójglicerydów w wątrobie. Jednocześnie kwasy nienasycone, oleinowy, linolowy, linolenowy, intensyfikują metabolizm cholesterolu. Wszystkie składniki, które stymulują funkcjonowanie śluzówki jelita, działają jednocześnie immunomodulująco, zmniejszają ryzyko alergii i nietolerancji pokarmowych. W diecie zachodniej niedobór antyoksydantów jest powszechny. Jest to główną, oczywiście nie jedyną, ale jedną z ważniejszych przyczyn wysokiej i stale rosnącej zachorowalności nie tylko na miażdżycę, ale również na nowotwory, schorzenia neurologiczne i neurodegeneracyjne. Ale wracając do nasyconych długołańcuchowych kwasów tłuszczowych, bo znowu zboczyłam z tematu.
Twierdzenie, że są miażdżycotwórcze, podobnie jak twierdzenie, że są obojętne dla zdrowia, jest absolutnie nieprawdziwe. Niektóre długołańcuchowe nasycone kwasy, podobnie jak fosfolipidy, te składniki otoczki kuleczki tłuszczowej, hamują wzrost Helicobacter pylori w żołądku. Mało tego, ograniczają zdolności innych patogenów, jak Listeria monocytogenes, Campylobacter, Escherichia, Salmonella, a także drożdże Candida, do przeżycia i kolonizacji przewodu pokarmowego. Natomiast kwas stearynowy, 18-węglowy, jest najbardziej wydajnym źródłem energii. Co prawda jest zbyt duży, żeby przeniknąć przez dwuwarstwę do wnętrza mitochondriów, dlatego jest hydrolizowany do 3 fragmentów 6-węglowych, które z udziałem L-karnicyny mogą wnikać do wnętrza mitochondriów. W mitochondriach w przemianach łańcucha oddechowego generowana jest energia w postaci ATP. Wydajność energetyczną mitochondriów zwiększa kardiolipina. Jest to jedno z białek obecnych w żółtku jaja. Nawet o 30% może zwiększyć wydajność energetyczną, przemian energetycznych. Przekazanie energii z mitochondriów do komórek wymaga obecności koenzymu Q10. I teraz bardzo ważna informacja. Z 6 atomów węgla, czyli z tego fragmentu kwasu stearynowego, 6 atomów węgla w postaci kwasów tłuszczowych mitochondria wytwarzają 48 cząsteczek ATP. Natomiast 6 atomów węgla w postaci glukozy zaledwie 2 cząsteczki. To prawda, energia z glukozy wytwarzana jest bardzo szybko. Energia z kwasów tłuszczowych wytwarzana jest zdecydowanie wolniej, no ale wydajność procesu jest nieporównywalna. Źródłem L-karnityny, kardiolipiny, koenzymu Q10 jest żywność pochodzenia zwierzęcego, więc jeżeli ktoś dobrowolnie rezygnuje ze spożycia produktów zwierzęcych, nie powinien być zdziwiony, że jego zasoby energii życiowej są ograniczone. Narządem, który ma największe zapotrzebowanie na energię oraz koenzym Q10 jest mięsień sercowy. Nie bez powodu w mięsieniu sercowym jest najwięcej mitochondriów. Optymalne dla funkcjonowania serca jest zapewnienie 70% energii z długołańcuchowych nasyconych kwasów tłuszczowych, uwaga, rzekomo miażdżycotwórczych, oraz 30% energii z glukozy. To zapewnia nam zdrowie. Pani profesor, to jak to się dzieje, że wiedząc to wszystko, mając taką wiedzę, jednocześnie cały czas słyszymy, czy od lekarzy, czy od dietetyków, od kardiologów też, no że po prostu należy spożywać przede wszystkim tłuszcze roślinne, a te zwierzęce no trzeba posłać w diabły, bo po prostu powodują, że umieramy. Żyjemy w czasach, gdzie jedyną wartością jest pieniądz. Niestety. Poza tym, każde kłamstwo powtarzane odpowiednio często kodowane jest w naszej podświadomości jako prawda. Przecież publikacji dotyczących miażdżycotwórczych właściwości tłuszczów zwierzęcych, dyskredytujących najcenniejszy dla naszego zdrowia tłuszcz mlekowy jest, myślę, że tysiące. Są to różne prace naukowe, przeglądowe, eksperymentalne. Aktualnie ta sama technika prania mózgu stosowana jest, żeby zdyskredytować czerwone mięso. W związku z tym nieuniknione jest pytanie, kto tworzy mity żywieniowe? Kto opracowuje zalecenia żywieniowe? Nasz metabolizm jest w miarę stabilny. Zapotrzebowanie na białka, na tłuszcze, na witaminy, związki mineralne jest stabilne. Oczywiście proporcjonalne do masy ciała, do wieku. Większe będzie u sportowców, inne będzie zapotrzebowanie u osób chorych. A zalecenia dietetyczne zmieniane są z częstotliwością co 15-20 lat i za każdym razem okazuje się, że zdrowie publiczne na tym nie zyskuje, a wręcz przeciwnie. No więc trzeba się zastanowić, kto te mity żywieniowe tworzy. Czy jest to celowe wprowadzanie świata medycznego i nas, konsumentów, w błąd? Wątpliwości czy opinie czynników decydujących o ujawnieniu i interpretacji wyników badań są bezstronne. Te wątpliwości są nieuniknione. Informacje, które są przekazywane
na sympozjach dla lekarzy, sympozjach firmowanych i finansowanych przez farmację, najprawdopodobniej nie są w żaden sposób weryfikowane. Przecież od dawna wiadomo, że zastąpienie tłuszczów zwierzęcych roślinnymi nie tylko nie zmniejszyło zachorowalności na miażdżycę i jej kliniczne powikłania, ale zwiększyło i to pięciokrotnie zachorowalność na nowotwory. Czy lekarze o tym nie wiedzą? Nie sądzę. Nie bez powodu przecież zorganizowano w Polsce kilkanaście polsko-amerykańskich klinik serca. I tu mam kolejne wątpliwości. Do niedawna w Danii i w Japonii, powinnam powiedzieć tylko w Danii i w Japonii, każdy delikwent, który był podejrzewany o chorobę wieńcową, otrzymywał darmowe recepty na koenzym Q10. Dlatego, że profilaktyka jest to najtańszy, najskuteczniejszy i najbezpieczniejszy sposób leczenia. Nie wiem, czy nadal stosowany jest w Japonii. To znaczy w Japonii w leczeniu sepsy z całą pewnością jest stosowany. Nie wiem, czy kardiolodzy stosują. I teraz mam takie wątpliwości. Dlaczego leczenie pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego nie jest wspomagane suplementacją koenzymem Q10? Wiadomo przecież, że po 40 endogenna synteza koenzymu Q10 drastycznie spada, nie tylko u osób palących papierosy, czy funkcjonujących w stresie. W dodatku statyny stosowane w celu obniżenia poziomu cholesterolu uszkadzają mitochondria, co prowadzi do zaburzeń w funkcjonowaniu mięśnia sercowego oraz mięśni szkieletowych. Dochodzi do tak zwanych miopatii. Muszę przyznać, że mimo swojego wieku, prawie 50-letniego stażu, w tym 20 lat stażu jako specjalista od bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i żywności, nie pojmuję, dlaczego mimo swojej obszernej wiedzy lekarze nie dostrzegają, gdzie leży problem i nadal głoszą niepoparte naukowo dogmaty. Odnoszę wrażenie, że manipulacje danymi z opracowań epidemiologicznych uznawane są przez lekarzy za naukę. Niestety, takie odnoszę wrażenie. Nie można ignorować faktu tej wysokiej i stale rosnącej zachorowalności na nowotwory schorzenia neurologiczne. Jest jeszcze jeden problem, zupełnie ignorowany, mianowicie problem, który dotyczy kobiet w ciężarze. Każdego roku w Polsce rodzi się około 3000 dzieci z wadami serca. Nie ma zjawisk bezprzyczynowych. Część z tych dzieci udaje się uratować dzięki umiejętnościom profesor Szynkiewicz-Gangel, która jako pierwszy i przez długi czas jedyny w Polsce kardiolog perinatalny operuje maleńkie serduszka jeszcze przed urodzeniem, ale wskaźnik sukcesu to jest 50%, czyli ponad 1000 dzieci umiera. Czy przypadkiem nie są to dzieci kobiet stosujących dietę wegańską i wegetariańską? Czy powszechne nie tylko w Polsce niedobory białka, nasyconych kwasów tłuszczowych, czyli najlepszego źródła energii, niedobory L-karnityny, kardiolipiny czy koenzymu Q10, niestety niedobory selenu i jodu również nie zwiększają ryzyka wad płodu i nie przekładają się na tą wysoką umieralność noworodków. W odróżnieniu od krajów skandynawskich profilaktyka zdrowia w Polsce pozostaje poza sferą jakichkolwiek zainteresowań systemu tzw. opieki zdrowotnej. I na koniec przykra, mimo to godna zapamiętania konkluzja. Skoro dietą ketogeniczną dr Wolfgang Luth, niemiecki lekarz diabetolog, dr Jan Kwaśniewski, skromny lekarz z Ciechocinka, autor diety optymalnej, oraz kilku neurologów, również amerykańskich, potrafili skutecznie leczyć cukrzycę typu drugiego, miażdżycę, a nawet lekooporne padaczki, to dlaczego wszystkie dietozależne schorzenia metaboliczne
traktowane są aktualnie przez oficjalną medycynę akademicką jako nieuleczalne. Jakim cudem choroby uleczalne w latach 80. i 90. nagle stały się nieuleczalne? Ja tego nie pojmuję. To pytanie pozostawimy otwarte dla naszych widzów i słuchaczy. Myślę, że mogą w komentarzach dać znać, co sądzą na ten temat, ale no ta konkluzja jest bardzo brutalna i przykra. Światem rządzi pieniądz, a społeczna odpowiedzialność biznesu polega na czym? Nie na tym, że biznes odpowiada za to, co czyni. Społeczna odpowiedzialność biznesu, przynajmniej w Polsce, polega na postawieniu ławeczki w parku, jakiejś zabawki na placu zabaw dla dzieci i hipokryzja w wydaniu kosmicznym. Inaczej nie da się tego nazwać. Dobra, to był świetny materiał, bardzo, bardzo mocny i myślę, że bardzo się spodoba naszym słuchaczom. Także pani profesor, ja bardzo dziękuję za część drugą. Dobra wiadomość jest taka, że to nie jest ostatnia część i po nowym roku widzimy się ponownie, prawda? Tak jest. Tym razem wracamy do problemu zdrowia najmłodszych, bo to jest nasza przyszłość, przyszłość narodu. Dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał Ci się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostaw łapkę w górę pod tym filmem. Pomóż nam dotrzeć do jak największej ilości osób z tymi bardzo ciekawymi informacjami. Zostaw też komentarz pod tym filmem. Będziemy wraz z profesor Grażyną Cichosz za ten komentarz bardzo wdzięczni, bo po pierwsze da nam to inspirację do kolejnych materiałów, które prawdopodobnie nadchodzą. Daj też znać, czy chcesz, żeby takie materiały się pojawiły. No i oczywiście te komentarze też bardzo mocno pomagają w tym, żeby film się rozprzestrzeniał, żeby film zwiększał swoje zasięgi, a to oczywiście zachęca nas do tego, by tworzyć kolejne treści i pokazuje nam, że takie treści są Wam potrzebne, więc jak najbardziej proszę o to, żeby te komentarze zostawiać. No i zostaw też subskrypcję kanału, bo dzięki temu będziesz na bieżąco z nowymi materiałami. Mam nadzieję, że w nowym roku też z materiałami wraz z profesor Grażyną Cichosz. W opisie tego filmu znajdziesz linki do prac, których autorem lub współautorem jest profesor Grażyna Cichosz i warto się z tymi pracami zapoznać. Wszystkie są ogólnodostępne, wszystkie są w języku polskim i bardzo mocno otwierają oczy na temat zdrowego odżywiania i tego, co naprawdę jest dla nas zdrowe, a co jest dla nas szkodliwe, pokazując, że to, co sprzedają nam media i wielkie instytucje zdrowotne, w cudzysłowie zdrowotne, nie ma zbyt wiele wspólnego z prawdą. Także w opisie filmu właśnie te odnośniki do prac naukowych, ale też linki do dwóch filmów, które pani profesor bardzo poleca, Grubsi, nie głupsi oraz Korporacyjna żywność. Bardzo ciekawe dokumenty, warto się z nimi zapoznać. W opisie też link do strony Ketocentrum, gdybyś był zainteresowany większą ilością informacji, na przykład podcastów, na przykład wpisów blogowych, to tam znajdziesz właśnie więcej, więc serdecznie zachęcam również do zerknięcia. I na dzisiaj to tyle. Dzięki wielkie za uwagę, do zobaczenia niedługo w kolejnych materiałach. Trzymaj się, bądź zdrów i nie daj się wkręcić im w różne problemy zdrowotne. Do zobaczenia. Cześć.